Wszystko najlepsze, tylko witam Was w kolejnym moim nagraniu wideo. W tym filmie chciałbym Wam pokazać kolejną aplikację kolejnej stacji radiowej, którą słucham. Nie? Bo już pokazywałem na moim kanale aplikację od RMF On, czy to jest takie rady internetowe RMF-u, RMF FM i tak dalej, nie? Radia Z i tak dalej. Open FM było, Tuba FM, tego typu sprawy. Jest playlista na moim kanale. SK nie było, ale wiecie, że powstała stacja radia SK2? Ja nawet nie wiedziałem, że takie coś jest. Nie? Od 10 stycznia, 24. To nadaje. Ale to jest, uwaga, żeby nie było. To nie jest zupełnie nowa stacja radiowa. To rebranding jest innej stacji radiowej, czyli zmiana nazwy. Poprzednio to się nazywało Supernowa. Ja nigdzie nie mogłem na moim kanale znaleźć filmu na temat radia i aplikacji Supernowa, więc prawdopodobnie tego nie było, nie? Ale z racji tego, że nie było, to postanowiłem właśnie przygotować Wam taki materiał, nie? On nie będzie długi. Także, że nie przedłużając, zaczynamy. Aplikacja jest dostępna na iOS i Androida. Ja Wam to pokażę na Androidzie szybko i iOS. Ja już to mam pobrane, linki będą w opisie. Żeby nie przedłużać, nie, już to sobie pobrałem. Mam to zainstalowane jakiś czas temu, także no zobaczymy, co to jest, nie? Proszę bardzo, tak wygląda ta aplikacja, ona się tak uruchamia. Interfejs jest bardzo podobny, nie może taki sam do aplikacji stacji Radia SK i oraz troszeczkę podobny do Vox FM. Ale nie jest to identyczne, bo Vox FM ostatnio zmienił sobie aplikację. Dobra, skupmy się na tym, na tej stacji radiowej. Ale Vox FM, Radio SK i SK2 należą do jednego właściciela oraz jakiś tam Radio Plus. Ale tej stacji nie znam, więc czy Plus, na tej stacji radiowej nie znam, nie słucham, więc się nie wypowiem. I co my tu mamy? Co to jest w ogóle ta stacja Supernowa, obecnie SK2? To jest taka stacja stworzająca przede wszystkim polskie utwory. No, bo nawet hasło reklamowe o tym mówi. Oczywiście nie będę go wymawiał, żeby nie robić reklamy, ale tak jest, nie? Dobra, i co ta aplikacja oferuje? Mamy 4 zakładki. Radio, podcasty, konkursy i kontakt. I co teraz? Radio to jest nic innego jak playback. Play. Można sobie włączyć radio. Tutaj za pomocą tego czerwonego guzika play. Ja oczywiście zatrzymałem, żeby nie grało to nam, żeby nie łamać prawa autorskiego. Do góry mamy 2 przyciski jeszcze w prawym górnym rogu ekranu. Ten telewizorek taki, z takimi falami, z taką antenką jakby, to jest kastowanie. Możliwość przesłania sobie radia po wyjściu do innego urządzenia po protokole Miracast. Podobnie jest w przypadku aplikacji Radia SK. Dalej mamy ustawienia, to na końcu. Pod odtwarzaczem mamy będzie za chwilkę i było przed chwilą. Utwory, które były prędzej odtwarzane, a będzie za chwilę to utwór, który będzie później odtwarzany, nie? A utwór, który jest obecnie odtwarzany, jest pokazywany, wyświetlany pod przyciskiem play. Pod okładką i przyciskiem play. Dobra.
No i mamy zakładkę podcasty. Tu możemy sobie posprawdzić podcasty, jakie Radio SK2 nadaje. Co to jest podcast? Podcast to jest nic coś podobnego do serialu, tyle że do odtwarzania, do słuchania, a nie do oglądania w telewizorze, nie? Mam nadzieję, że rozumiecie. Serial służy do oglądania, bo zawiera obraz, jest też dzielony na odcinki, a podcast również jest dzielony na odcinki, tyle że jest przeznaczony do słuchania. Możemy przeglądać sobie różne te podcasty, jakie Radio SK2 oferuje i każdy z nich możemy sobie odtworzyć i przejrzeć odcinki, nie? Przepraszam. Zaczynamy Włączyłem coś, przepraszam. Możemy odtworzyć sobie dowolny odcinek, nie? Tutaj przewija do tyłu, do przodu. I tak jest w przypadku każdego z podcastu. Naprawdę kolejną zakładką aplikacji są konkursy, czyli nic innego jak informacje na temat aktualnych konkursów, dostępnych konkursów organizowanych przez Radio SK2. No i jeszcze mamy ostatnią zakładkę kontakt, tu możemy sobie sprawdzić możliwości kontaktowe. Możemy napisać na Messengerze, bądź zadzwonić się. Numer widocznie jest publiczny, bo jak jest dostępny w aplikacji, to mam nadzieję, że problemu nie będzie, nie? Tu ja teraz kieruję informacje do redakcji i tam prowadzących radio SK2. Proszę Państwa, jak będą jakieś problemy, po prostu otworzyłem zakładkę kontakt, nie? Będę tłumaczyć, co gdzie jest w aplikacji. To po prostu mam nadzieję, że to nie będzie stanowiło problemu. Już pokazałem na swoim kanale dużo aplikacji od stacji radiowych i innych i problemów nie mam. Także jeżeli to nie stanowi problemu, że numer się tam pojawił na 2 sekundy, to z góry dziękuję. Dobrze. No ale dalej pozostały ustawienia aplikacji. W prawym górnym rogu, bo ten telewizorek już wyjaśniłem, co on robi. To jest przesyłanie do innego urządzenia po protokole Miracast bądź Google Cast. W ustawieniach możemy sobie miasto stacji Radio SK2 zmienić oraz powiadomienia push zablokować bądź włączyć. Pod ustawieniami mamy politykę prywatności, politykę cookiesów, regulamin, licencje, zgody reklamowe oraz wersja aplikacji, o aplikacji i wersja, nie? Aplikacji na czas nagrywania filmu to jest wersja 4.5.0. Ja dobrze powiem, ale dobrze widzę, tak, 4.5.0. Na Androida, nie? No, no i tak ta aplikacja wygląda. I teraz się mogę wypowiedzieć troszkę na temat tej stacji, bo jej troszkę posłuchałem kilka dni. No, jeżeli lubisz dużo muzyki polskiej, to jest idealna propozycja dla ciebie, bo naprawdę dużo tam polskich mam przynajmniej dla mnie, mniej znanych utworów powstają. Także sobie proszę sprawdź, nie? Jeżeli słuchasz dużo polskich utworów. Dobrze, to tyle byłoby, jeżeli chodzi o tą aplikację na Androida. Możemy teraz przesiąść się na iOS i pokażę Wam, jak wygląda aplikacja na iPhone'a i później pod koniec filmu pokażę Wam nowości w aplikacji od Radia Z. To może teraz pokażę Wam te nowości, bo one w iOS-ie też występują. Żeby nie, później nie wracać do Androida i z powrotem do iOS-a, nie? Dobrze. Jeżeli chodzi o Radio Z, bo film na temat aplikacji Radio Z był taki nagrywany, taki pełny i później uaktualniający taki, ale to było chyba niecały rok temu, ten uaktualniający. Ale aplikacje radiowe się niespecjalnie zmieniają, tak diametralnie, nie?
To z pierwszą nowością jest sąd oraniozec, jest czerwony telefon. Co to jest czerwony telefon? Czerwony telefon to jest taki specjalny telefon, na którym można zgłosić jakieś po prostu ważne, nie wiem, wydarzenia. Można zgłosić po prostu, nie dzwonić, tam wysyłać wiadomości SMS i tam po prostu zgłosić. W menu mamy opcję. Nowość, czerwony telefon, Radia Z. I tu jest wszystko opisane. Ja wezmę sobie telefon w błąd i wam to przeczytam. Jesteś świadkiem ważnego wydarzenia w twojej okolicy. Masz interesujący film, zrób zdjęcie. Chcesz podzielić się z nami swoją opinią, skomentować bieżące wydarzenie. Skontaktuj się z nami i przejść informacje, zdjęcie lub film. Pamiętaj, by podać jak najwięcej szczegółów, takich jak czas i miejsce zdarzenia oraz szczegółowy opis. Jak widzicie, to macie jeszcze możliwość zgłaszania. Poprzez numer telefonu, który jest podany, wypełnić formularz na stronie www. Przez Messengera, Whatsappa, a i więcej opcji nie ma. Przydałby się jeszcze e-mail, nie? No ale e-maila nie ma. Przynajmniej na czas nagrywania filmu. I co? Ja o tym myślę, o tym czerwonym telefonie. Może wejdźmy na stronę główną aplikacji. Co ja o tym myślę? No, sprawa ciekawa. Nie mówię, że nie. Bo jakby się coś wydarzyło w okolicy, nie wiem, w jakiejś miejscowości, to można zgłosić, nie? Do radia, czy tam. Nie, pomysł na głupi. No. Drugą nowością w aplikacji Radia Z jest zwykłe głosowanie na utwory. To się może przydać, jak na przykład chce podoba ci się dany utwór w Radiu Z, to po prostu klikasz na to serduszko obok tytułu. Tego serduszka nie było kiedyś. Po prostu klikasz na to i oddajesz głos. Tu chodzi o listy, notowania Radia Z. W przypadku Eski to się nazywa chyba Hop Dance, nie? A nie, w przypadku Radia Z to się nazywa Hop Dance. Dobrze powiedziałem. W przypadku Eski to się nazywa Hity na czasie, chyba czy coś takiego. To top lista, to jakoś tak, nie? No, teraz mogę tak nazwy mylić, nie? Tu chodzi o notowanie. Im więcej użytkowników oddaje głos na dany utwór, tym on jest wyżej w notowaniu. Mam nadzieję, że rozumiesz. No i tu będą dano możliwość przez aplikację głosowania na dany utwór. Jeżeli on ci się podoba, to klikasz na serduszko i po prostu on idzie wyżej. Dobra, to tyle. Tak, to przejdźmy teraz sobie na iPhone'a. Zobaczymy, jak to tam wygląda. Jeśli chodzi o aplikację z tego Eski 2 i Radia Z. Nie? Zobaczymy, czy tam też są te nowości. Także widzimy się na iPhone'ie. Witam z powrotem. Jestem w systemie iOS. No, przepraszam, jestem z powrotem z wami w systemie iOS. Zobaczę tylko, czy mam mikrofon aktywny. Mam, także jest dobrze. I jak wygląda ta aplikacja Radia SK2? No, pobrałem ją też na iPhone'a i wam powiem, że interfejs jest niemalże identyczny jak na Androidzie. Także nie będę go może przedstawiał szczegółowo. Mamy zakładkę radio z playerem, nie? Możemy sobie tutaj sprawdzić, co będzie grane i co było odtwarzane. Później mamy podcasty. Każdy podcast sobie możemy odtworzyć i sobie tutaj przeglądać odcinki i włączać. Także nie będę przedłużał.
Te podcasty również można sobie kastować do telewizora, tylko że dane urządzenie musi disabnić local network access. No, potrzebuje dostępu do sieci lokalnej. No, mam nadzieję, że rozumiem, wiadomo, trzeba zezwolić. I teraz można kliknąć, o. I można też kasować z iPhone'a do telewizora z Androidem, ale musi obsługiwać protokół Miracast albo DLNA. W przypadku Androida DLNA też jest obsługiwany DLNA, Miracast i Googlecast. W przypadku nowszych telewizorów czy tam ambitunerów, nie? Przydałby się tutaj AirPlay. Moja Yamaha obsługuje AirPlay, ale to AirPlaya można włączyć inaczej, poprzez tutaj przełączniki. Wracając do tematu, tutaj mamy ten telewizorek, nie? Możemy sobie kasować i ustawienia to na końcu. Jeśli chodzi o podcasty, to możemy sobie przewijać, włączać dowolny odcinek, więc nie będę przedłużał, bo już o tym wspominałem. Konkursy, możemy sobie poczytać na temat konkursów organizowanych przez SK2 i po prostu kontakt. Też mamy opcję sprawdzenia kontaktu. Dobra, no i w ustawieniach aplikacji w wersji na iPhone'a mamy tak. Miasto, stacji i radę SK2 możemy sobie wybrać z listy, tak jak na Androidzie. Czekajcie, muszę to wyjść z tego. Warszawa mam tutaj wybraną, no bo w mojej okolicy nie ma dostępnej, więc wybrałem Warszawa. Ale no i nie można wyłączyć z tego poziomu powiadomień. Można to zrobić, ale trzeba to wykonać przez ustawienia systemu. Wchodzimy do ustawień systemu, wchodzimy do powiadomienia. Gdzieś wyżej jest w ogólnych chyba. Ogólne. I teraz tutaj powiadomienia musimy znaleźć. A jak nie ma tegoż takiego, to po prostu musimy znaleźć ikonkę aplikacji po prostu. Szukamy SK2. To jest na R, nie? Więc o, radio SK2, proszę bardzo. I to możemy sobie skonfigurować powiadomienia w tym miejscu. Możemy je sobie włączyć, bądź wyłączyć, nie? Ja mam wyłączone. Nie wiem dlaczego, ale mam wyłączone. I to możemy w przypadku iOS-a jeszcze sobie skonfigurować rodzaj. Czy to ma być takie wyskakujące powiadomienie, tylko tak zwane push. No, i to już centrum powiadomień, czy ma być. I banery. Czy mają być takie, to są te właśnie wyskakujące, a ekran blokady, czy ma być na ekranie blokady to widoczne. Możemy dźwięki, plakietki, plakietka to jest takie, coś takie kółeczko na ikonce. To jest plakietka. Poglądy i grupowanie powiadomień. Nie? No dobrze. Wracamy do aplikacji. Poza ustawieniami w aplikacji Radio SK2 mamy jeszcze opcje takie jak polityka prywatności, polityka cookiesów, regulamin, licencje, zgody reklamowe i o aplikacji. Oraz wersja na iPhone'a to 4.7.2. Chyba dokładnie to samo co na Androida, nie? No, także tak to wygląda w przypadku Radia SK2. No przepraszam, musiałem przerwać. SK2 na iPhone'a. Jeżeli chodzi o nowości w aplikacji Radia Zać na iOS, to ją zaraz otworzymy i sobie zobaczymy. O, widzicie, nawet się pojawiła. Co nowego? Radia Zać, prosicie o zgodę na wykorzystywanie swoich danych. No oczywiście trzeba to zrobić, bo inaczej nie przejdziemy do aplikacji. Tu chodzi o cookiesy. Co nowego?
Polub piosenkę, którą chcesz słyszeć częściej. Aha, to nie chodzi o ten. Chciałem zamknąć powiadomienie, które kieruję teraz do Radia Z, jakby do sekundy trwało. Mam nadzieję, że problemu nie będzie. Chciałem zamknąć komunikat, żeby nie przeszkadzał, ale kliknąłem na play. Jeżeli to będzie problem dla Państwa, to w ogóle przepraszam, naprawdę nie było to celowe. Wracamy do tematu. Tu nie chodzi o polubienie, tutaj to jest za pomocą tego serduszka, że po prostu dany utwór będzie się pojawiał w tym notowaniu, ale to jest takie, żeby było częściej. To też ta fajna sprawa. To mi się podoba, ta funkcja. Dobra, to w iOS jest też dostępne, nie? A ten czerwony telefon również, proszę bardzo, prawym menu na samym dole, prawym dolnym rogu i czerwony telefon, nowość, nie? Proszę bardzo, mamy dostępny numer, który jest publiczny, wypełnienie formularza, Messenger i WhatsApp. No, a jeżeli chodzi o pozostałe funkcje tej aplikacji, to w tym materiale ich nie będzie, bo jest już film na temat aplikacji Radio Z. Nie na... Wtedy to chyba tylko na Androida, bo iPhone'a nie miałem, ale interfejs jest, bo ja wiem, bo ja korzystam to sobie z iOS, powiem wam, że interfejs jest dokładnie ten sam. Tu mamy stronę domową, On się nazywa... Sorry, czekajcie, by się coś zrobić. Radio Z przedstawia. No jasne. Przepraszam was za to. Wszystkich, którzy mogliby na tym ucierpieć. Nie było to celowe. Naprawdę. Precyzja dotyku mojego, nie? Dobra. Strona domowa to jest... Ona się nazywa Słuchaj. Czerwony telefon. To już omówiliśmy. Podcasty. Konkursy i właśnie to menu, to mamy jeszcze radio na żywo, kanały muzyczne, oni też mają inne, proszę bardzo, można sobie wybrać i słuchać, newsy, można sobie przejść i poczytać, coś tam, lista przebojów, o, tytuł po prostu nie ma specjalnej nazwy, jeśli chodzi o Radio Z. Z-lista by się mogło tam nazywać. Ale to jest propozycja ode mnie, tylko. Dobra, konkursy, sprawdź co graliśmy, czyli fajna bardzo funkcja, bo dzięki niej możemy sobie sprawdzić, co było odtworzone w danej chwili na Radio Z. I kontakt. Nie, no to już otwieraliśmy chyba. Nie, w przypadku tej Eski 2. Dobra. No i tak wygląda. No i to mamy linki do Instagrama, Facebooka i strony internetowej. Dobra. Zamknę sobie to menu i będę się z wami żegnał. Nie? Dziękuję, przepraszam was i kogokolwiek, który by mógł tam ucierpieć na tym odtwarzaniu muzyki, bo to wiadomo, że chodzi o prawa autorskie, nie? Nie robiłem tego długo, robiłem to sekundę i klikałem stop, żeby to zatrzymać, nie? Zdarza się i to nie tylko mi takie coś, także nie jestem jedyny. Dobra, żegnam się z wami, do zobaczenia. Mówił Dawid Szczykła. Pozdrawiam was wszystkich. Siemka, cześć. To powiem wam jeszcze w takim update'cie, że po prostu do tego głównego filmu, że takie coś przy tym odtwarzanie muzyki, to przez przypadek się zdarza. Mi się takie coś zdarzyło. Nie tylko mi, nie? No, żeby nie było problemu. Dobra, jeszcze tylko wam powiem, że interfejs aplikacji Radia Z na Androida jest dokazany na tym starszym filmie, on się niespecjalnie zmienił, a w stosunku do iOS-owego on jest dokładnie taki sam. Więc jak będą jakieś problemy, to pisać, nie? To się tyczy tak samo
To samo się tyczy innych stacji typu Radio SK. Nie, nie dwa, tylko SK po prostu. Czy, nie wiem, Open FM, czy Tuba FM, RMF On, i te inne aplikacje, które ja posiadam, nie? Interfejs użytkownika się będzie zmieniał. To jest normalne. Jak będą jakieś nowości, takie warte bardzo większej uwagi, to zrobię film. A jeżeli to będzie się tyczyło tylko takiego, no nie wiem, że nowość jest, nie wiem, jakieś serduszko, które pozwala na połowienie i nic więcej nie ma, to po prostu zrobię posta na karcie społecznościowej, na YouTube. I linka dam do tego posta pod filmem, który się tyczy. Nie? Mam nadzieję, że rozumiesz. Jeżeli dana nowość się będzie tyczyła na przykład Open FM, taka mniej istotna, to dam, napiszę, zrobię posta, a pod filmem tyczącym się Open FM będzie link do tego posta i informacja na temat tej nowości. Podobnie będzie nie tylko z usługami radiowymi czy muzycznymi, bo ze wszystkimi, jakim pokazałem. Wyjątkiem są chmury, bo chmury typu OneDrive, jest Google Mega, tego typu rzeczy już na YouTube, na moim kanale nie zobaczysz. Jest tak, ponieważ tam na tych chmurach trzymam prywatne dane, zdjęcia, pliki. Musiałbym tą chmurę czyścić, co byłoby dla mnie niekomfortowe. Jeżeli zauważę jakąś nowość, albo sobie na temat jakiejś nowości tego zdobiem, to zrobię tylko posta i komentarz, nie? No, dobra, to jeszcze to. Jeszcze to chciałbym na koniec podziękować za subskrypcję, bo w ciągu niecałego około tygodnia chyba doszło, wiem, 8 osób czy 9? Bo jak się był pierwszego, jak robiłem film o tym Epsonie, aplikacji Epson Smart Panel, polecam zobaczyć, ten drukowany z telefonu, to miałem 1620, a po kilku dniach już miałem o 8 więcej, co jest naprawdę szałciał, nie? Dziękuję wam za takie coś, bo to motywujące działa. Dlatego robię teraz film. Publikacja prawdopodobnie będzie następnego dnia, czyli 4 kwietnia, maja. Aby, no, raczej tak, bo jest już wieczór, także mogę się nie wyrobić z publikacją. No, to tyle już ode mnie. Wszystko temat wyrachowałem na temat tych dwóch stacji radiowych. Nie? Pytania będą dopisać. Piszcie w komentarzu, czy słuchacie, co o tym myślicie. No, teraz już się na pewno żegnamy. Cześć.